Witam na kanale Systemy i Technologie Mechaniczne. Dzisiaj zajmę się tematem dłutowania i dłutownic włoskiej firmy CAM Slotting Machines. Na filmie widzimy przykład obróbki dłutowaniem. To rodzaj, odmiana obróbki skrawaniem, w której narzędzie wykonuje ruch posuwisto zwrotny w jednym cyklu. Mam do czynienia z ruchem roboczym, podczas którego następuje zagłębienie się narzędzia w materiał przedmiotu obrabianego. Zdjęcie Warstwy materiału, a następnie ruch powrotny, zwany również ruchem jałowym. To powoduje, że jest to obróbka czasochłonna, sprawdzająca się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. W przypadku dłutowania przede wszystkim wykorzystuje się dedykowane do tego maszyny technologiczne, zwane dłutownicami. Dłutowanie jest obróbką kształtową. Kształt krawędzi skrawającej. Kształt narzędzia decyduje o tym, jaki kształt uzyskamy. Na szkicu widzimy poglądowy schemat dłutowania. Pełna długość skoku L składa się z drogi dojścia, drogi w ramach przedmiotu obrabianego i drogi wyjścia. W ramach tej całej długości skoku narzędzie pracuje z parametrami obróbkowymi. Oczywiście ruch powrotny jest ruchem jak najszybszym, bez obróbki. Narzędzie powinno być nieco odsunięte od przedmiotu, żeby nie było styku, żeby zmniejszyć tarcie, zmniejszyć zużycie się narzędzia. W dłutowaniu narzędzie zagłębia się w materiał przedmiotu obrabianego z pełnym przekrojem warstwy skrawanej. Dłutowanie jest obróbką kształtową, w której kształt noża odgrywa bardzo istotną rolę. Współczesne dwutownice, do których należą również te z firmy Kams Slotting Machines, sterowane numerycznie, umożliwiają takie zgranie wszystkich osi sterowanych, że możliwa jest obróbka po stożku, po linii śrubowej. To jest zdecydowane rozszerzenie możliwości technologicznych tej metody obróbkowej. Na zdjęciach widzimy różnego rodzaju przykłady obróbki. Zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zęby o zarysie ewolwentowym, podcięcia, fazy, rowki wpustowe, różnego rodzaju profile kształtowe. Na zdjęciu widzimy jeden z modeli dłutownic produkowanych przez firmę Cam Slotting Machines, to model cams 252 ACTM. 250 oznacza maksymalną dostępną w tym modelu długość skoku roboczego równą właśnie 250 mm. Dwie osie sterowane są numerycznie to X i Y. Stół roboczy w płaszczyźnie A regulowany jest ręcznie. Inne modele dłutownic tej serii, KAMS 200 i KAMS 300, zapewniają nam odpowiednio maksymalną długość skoku roboczego równą 200 i 300 mm. Poszczególne modele dwutownic tej firmy różnią się między sobą nie tylko wielkością stołu roboczego, a także możliwą wydajnością od 16 do aż 150 cykli obróbkowych w minucie. Firma Cam Slotting Machines oferuje również modele z rodziny 4AC, w której aż 4 osie sterowane są numerycznie: X, Y, Z oraz A. Umożliwia to m.in. obróbkę powierzchni stożkowych. Dystrybutorem na terenie Polski, dłutownic firmy Camp Slotting Machines jest Systemy i Technologie Mechaniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam na naszą stronę internetową stmech.eu.